Proszę Państwa, pora przedstawić więc jeszcze dwie osoby. Znaczy, nauczycielem Izy jest pan Krzysztof Majer. A Emilią opiekował się przez ostatnie lata edukacji Łukasz Kierończyk. Panowie, przede wszystkim gratuluję, ale poza tym chodźcie może tutaj, bo ja tak będę stał tyłem do publiczności. Przyznam, że ja bym nie wytrzymał tego nerwowo, gdyby mój uczeń miał grać. Jak ty to wszystko znosisz? Jak to, na czym polega ta relacja pomiędzy nauczycielem a uczennicą? Wszystkiego nie mogę powiedzieć, ale to jest taka... To jest naprawdę wyjątkowo trudna chwila dla nas wszystkich pedagogów, którzy siedzimy tutaj przy pulpitach, a nasi uczniowie grają. To jest coś takiego zupełnie, myślę, szczególnego. Dla mnie i dla Emilki to w ogóle jeszcze jest szczególny moment, bo 6 lat współpracy dzisiaj podsumowaliśmy tym wieczorem, bo Emilka właśnie w ubiegłym miesiącu zagrała dyplom i teraz... Ja słyszałem, że macie jeszcze sumować. Także myślę, że najwspanialsze zwieńczenie, jakie można sobie w ogóle wyobrazić, to jest zagranie z przyjaciółmi w teatrze, w tym gmachu w ogóle, to coś wspaniałego. Ja znam Łukasza, proszę Państwa, i on stracił jakąś taką pewność, naprawdę jest wzruszony. Myślę, że i ty, Krzysztof. Ja chciałem powiedzieć, że w Teatrze Wielkim pracuję 33 lata. 30 lat też nauczam klarnetu w Zespole Szkół Muzycznych na Bogowskiej. Pozdrawiam dyrekcję. I pomimo, że sam występowałem trzykrotnie jako solista z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, to dzisiejszy koncert był dla mnie ogromnym przeżyciem. I chciałem powiedzieć, że z Izą pracowałem 11 lat od samego początku. Pracowało nam się dobrze. Nawet bardzo dobrze. Oprócz muzyki, naszą ogromną pasją wspólną jest ornitologia. Muszę Państwu powiedzieć, że Iza zna wszystkie ptaki, rozpoznaje je, także naprawdę ogromnie. No i korzystając z okazji, że tutaj zostałem wezwany tutaj do odpowiedzi przy ołtarzu, chciałem w ogóle podziękować serdecznie Elizie Schubert za ten pomysł i koncertu i ogromną pracę. Dziękuję także koleżankom i kolegom z orkiestry za udział. No i przede wszystkim dziękuję Tobie, Marcinie, profesorze, za wkład, za muzykalność i ogromne serce w tym koncercie. Dziękuję bardzo. Zabrzmiało jak podsumowanie, ale jeszcze to jeszcze nie koniec. Dziękuję panu serdecznie, ja jestem tu od odstawiania mikrofonów. Przyznam, że zaskoczyła mnie ta informacja o pasjach ornitologicznych, ale to może dlatego jest odpowiedź na to, dlaczego Iza gra tak śpiewająco. Proszę Państwa, powoli dobiegamy do finału i usłyszymy zaraz utwór nacechowany wielkim temperamentem, który musi spotkać solistę, który do tego utworu pasuje. Tak się stało w tym przypadku. Zaraz przed nami wystąpi Adam. Adam to jest czysta spontaniczność. Adam podchodzi do jakiejś frazy i gdy ją gra, to mamy wrażenie, że ta fraza powinna być właśnie w ten sposób zagrana. Jest też bardzo dobrym dowodem na to, jak wiele cech musi posiadać artysta. Adam przede wszystkim jest intuicjonistą i on dowodzi do tego, że intuicja jest też jednym z wielu elementów potrzebnym do właściwej i interesującej kreacji. Adam. Cześć, jestem Adam Nurek, mam 14 lat i gram na skrzypcach od 9 lat. Skąd pomysł, że grasz na skrzypcach? Właściwie ja już się inspirowałem skrzypcami od bardzo wczesnego wieku. Mając 2-3 lata już widziałem, jak górale grali na tych skrzypcach i wtedy właśnie brałem patyki do rąk i też próbowałem na nich grać. Pamiętasz, jak się pierwszy raz spotkaliśmy? Tak, to było w Teatrze Wielkim tutaj, na przedstawieniu Dziadek do Orzechów i w trakcie przerwy zajrzałem do orkiestronu i wtedy właśnie zauważyłem panią, jak pani rozczytywała nutki i zaczęliśmy rozmawiać ze sobą. A potem przypadkowo w szkole
Tak, tak. Spotkaliśmy się we wrześniu już w szkole i właściwie też niespodziewanie. Nie myślałem, że to się tak zdarzy. Wiele lat za nami. Mówisz, że lubisz grać, a co z ćwiczeniem? To jeszcze mam nadzieję, że pokocham. Jeszcze nie kocham, ale zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie grać uwielbiam. Co do ćwiczenia nie jestem pewny, ale czasami mi się zdarza. A co z teatrem? Chyba tutaj już bywałeś. Tak. Właśnie w tej sali miałem swój pierwszy casting w wieku 8 lat na przedstawienie Brundiba i wtedy właśnie też narodził się mój wątek tutaj w teatrze. Jakby grałem na 3 przedstawieniach role solowe i też mogłem dzięki temu zaobserwować to życie teatru, nie? I to było dla mnie marzeniem i po prostu było cudnie. Jeździsz na konkursy, lubisz to? To jest zawsze dla mnie fajne wyzwanie, właśnie też posłuchać innych i też samemu się pokazać przed widownią, bo jednak to jest też nie lada wyzwaniem, ale kocham to też. A kursy? Kursy już gorzej, bo trzeba ćwiczyć, ale jak chodzi o lekcje i ludzi, których tam spotykam, to też bardzo chętnie jeżdżę i co roku właściwie, więc fajnie. To zobaczymy, jak wyćwiczyłeś symfonię Lalo. Zapraszam. Thank you.
Proszę Państwa, to był pierwszy finał, a teraz drugi finał. W drugim finale wszyscy dotychczasowi uczestnicy wystąpią razem. Oczywiście razem z orkiestrą. Ponieważ jesteśmy w operze, zdecydowaliśmy się na przebój operowy. No nie wiem, czy Państwo znają, ale posłuchajcie.